Ja nie idę do pracy, ponieważ mogę. Kiedy ostatni raz wygraliśmy w tym, kto pierwszy zrobi zamach na Meksyku? Nigdy. Zawsze te zasrane Chiny nam przeszkadzały. Powiem wam jeszcze, że to przez nich musimy kupować tym Polakom rozwalone F-16, a nie małym Chińcom. Ja wpadłem na pomysł, by zrobić embargo na Ukrainę. Ja wymyśliłem amerykański holokaust, to ja jestem tym, który nosi majteczki w kropeczki. A Chiny co? Noszą te swoje maski na raka i co dupa. Jako prezydent USA ustanawiam 12 marca dniem mordu na Chińców. Każdy może zabić Chińczyk. Jest to dzień, w którym Chińczycy będą umierali i nie będą już mogli masturbować się w niedzielę. Jeżeli to był plan Boga, chuj. Jest to teraz to mój plan i dotrzyma tego, by ten plan stał się realny. Bóg jest tylko po to, by dawać zasady. A zasady są do łamania. Ja robię nową zasadę. Zabijaj Chińca jaka dupa pilca. Nieważne jakie są twoje poglądy, zabijaj Chińca jaka dupa pilca. Kto nie słucha tego, niech zje gówna psiego. Tego kto już zjadła, daj do pudła, niech się sra. Jak chcemy komuś pomagać, zróbmy to Polakom, oni są tacy biedni. Żydzi dali im swój holokaust, a ja teraz go przejąłem. Jakby Hitler to widział, a może widzi akrat piekieł, niech się wali. Wali się na ryj. Taka prawda. Damy Polakom działający F-18, do tego 20 milionów pistoletów typu Colt i jeszcze trochę hajsu na 1000+. Nikt tego nie będzie mógł im zajebać, bo sam tam pojadę z najlepszą ochroną, co nosi majteczki w kropeczki, a nie jak w Rosji z lipeczki do dupeczki. Póki ja Donald Trump żyjem, nikt nie zabije Putina poza mną. Ja go spalę, uduszę i zamarynuję w sosie z mokrych majteczek w kropeczki. To ja sprawię, że kolejna część Star Wars będzie lepsza od ostatnich, głównie Disneya. Ja spalę Disney, ale najpierw spalę mur chiński, a jak to zrobię, zostanę nowym dyktatorem. Po tym wszystkim zacznę nosić majteczki w trójkąciki, a wy będziecie je kupowali w lumpeksach, gdzie wszystko będzie tanie.